Cieszymy się, że takie, tego typu inicjatywy są, bo one wtedy one pozwalają na poprawę wszystkich sytuacji związanych z górnictwem, a w tym kontekście akurat z bezpieczeństwem, z tematami zatrudnienia. Było nam bardzo miło objąć patronat honorowy bezpośrednio panu premierowi Jackowi Sasinowi nad tą konferencją, dlatego bardzo się cieszymy, że ta konferencja dzisiaj i że jesteśmy też na niej obecni wraz z panem ministrem Pyzikiem, ja w zastępstwie pana premiera Sasina. Mam nadzieję, że na konferencji zostaną wypracowane bardzo dobre wnioski. Mam też nadzieję, że część tych wniosków uda się również otoczyć legislacyjną pomocą, aby ta praca w górnictwie była bezpieczna, ale też żeby była, żeby górnicy nadal nam służyli, bo myślę, że to górnictwo jeszcze przez wiele, wiele lat będzie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. To jest niezwykle cenna inicjatywa nie tylko dla przemysłu wydobywczego, ale przede wszystkim dla rynku pracy, zwłaszcza na Górnym Śląsku czy w tych terenach tak zwanych górniczych. No cóż, warto dodać, że przedmiotem pracy tej Akademii w tej piątej edycji jest kwestia zatrudnienia, czyli pogłębienia tej wiedzy dotyczącej rynku pracy w sytuacji zbliżającej się, czy wręcz trwającej transformacji energetycznej, ale też transformacji cywilizacyjnej. W związku z tym wiele informacji, które tutaj można było zdobyć podczas tej edycji Akademii Bezpieczeństwa, na pewno przyda się bardzo wielu, zresztą obecnym na tej konferencji przedstawicielom, bardzo wielu zakładów związanych z branżą górniczą. Akademia Bezpieczeństwa Wydawnictwa Gospodarczego, tak. Jak powiedziałem na otwarciu tej konferencji, jest, można tak powiedzieć, młodszą siostrą naszych konferencji Problemy Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. My mieliśmy 23. w tym roku, to jest piąta jubileuszowa. O tyle istotna jest to konferencja, że odbywa się w nieco bardziej kameralnym gronie, ale nie mniej kompetentnym. Uczestniczą tu liczni przedstawiciele górnictwa, przedstawiciele nauki, urzędów górniczych, również strony społecznej. To ważne, bo problematyka poruszana w tych akademiach co roku troszkę inna, ale co roku tak samo bardzo związana z bezpieczeństwem pracy. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku jako część, jako element tytułu, pod którym odbywa się obecna Akademia Bezpieczeństwa, zostało wykorzystane motto Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, czyli najważniejszy jest człowiek. Bo w tym wszystkim naprawdę najważniejszy jest człowiek. Bezpieczeństwo pracy, dbamy o bezpieczeństwo pracy właśnie z myślą o ludziach, z myślą o człowieku. Bez ludzi, bez człowieka nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w takiej branży jak górnictwo. Piąta edycja Akademii Bezpieczeństwa Wydawnictwa Gospodarczego. No oczywiście truizmem byłoby mówić, że jest to ważne, bo to jest ważne. Bezpieczeństwo w przemyśle wydobywczym to jest właśnie podstawowy element. Dużo się tutaj mówi dzisiaj o zapotrzebowaniu na kadry, o problemach związanych z zatrudnieniem w górnictwie. Przed nami duże wyzwanie w tym zakresie, ale wracam do bezpieczeństwa, do tego takiego wiodącego tematu, bo to jest Akademia Bezpieczeństwa i wielu prelegentów na ten temat się tutaj wypowiadało. Mamy dane Wyższego Urzędu Górniczego, informacje właśnie w zakresie bezpieczeństwa. Mamy wymianę informacji również pomiędzy praktykami,
a cel jest jeden, też takie hasło wiodące tego spotkania, to najważniejszy jest człowiek, no więc jak tu nie mówić o bezpieczeństwie, mając na myśli dobro człowieka i bezpieczeństwo człowieka, bo każdy wypadek, w tym oczywiście wypadek w górnictwie, to niestety duża tragedia, dlatego musimy robić wszystko, żeby ograniczyć te liczby wypadków, a najlepiej, żeby tych wypadków, a szczególnie wypadków śmiertelnych, najlepiej gdyby ich nie było. Znamienici goście, bardzo dobre wystąpienia, ciekawe referaty, ciekawe prezentacje. Naprawdę warto dyskutować na temat kwalifikacji, kompetencji, na temat rozwoju potencjału kadrowego, szeroko rozumianego górnictwa. Rozmawiać na ten temat w obecności przedstawicieli strony rządowej, społecznej, przede wszystkim też przy współpracy świata nauki z szeroko rozumianym biznesem. Dziękuję bardzo organizatorom, gratuluję i życzę kolejnej równie udanej edycji tej konferencji.